Wzdłuż maszerującej kolumny żołnierzy o długości 100 metrów, to pewnie nam się przyda, 100 metrów, jeździ oficer na koniu. Dojeżdżając do końca lub początku kolumny, zawraca i jedzie w przeciwnym kierunku. Ile metrów przejdzie kolumna żołnierzy w czasie przejazdu oficera od końca kolumny do początku i z powrotem do końca? Wiemy, że prędkość oficera jest 3 razy większa niż prędkość kolumny. Zróbmy może rysunek. Więc tak, to jest ta kolumna żołnierzy. Ona ma długość 100 metrów, tak? Czyli tu jest 100 metrów. No i cała ta kolumna porusza się, powiedzmy, w prawo z jakąś prędkością V. Wzdłuż kolumny jeździ oficer. Może narysujmy go w tym ruchu na początek, na koniu. Tak? Powiedzmy, że to jest koń. Tu jest oficer. Koń ma ogon. I ten oficer porusza się z prędkością 3V wzdłuż kolumny. Dojeżdża do końca, no ponieważ porusza się szybciej, więc wobec tego dojedzie tu i zawraca z powrotem, aż dojedzie do końca i tak krąży wzdłuż tej kolumny. Dobrze, i teraz nas pytają o to, ile czasu i jaką drogę przejdzie kolumna. Więc tak, może ustalmy sobie jednostki z V. Może tutaj jest V, to jest prędkość, tak jak już mówiłem, prędkość kolumny. No powiedzmy w metrach na sekundę, tak? Ponieważ mamy długość kolumny w metrach, więc wygodnie nam będzie prędkości też w metrach na sekundę. No i co? I nas pytają o drogę. No droga to jest powiązana z prędkością poprzez czas, czyli może T1 to jest czas przejazdu oficera z końca na początek. Dobrze, i teraz pytają nas właściwie o co? O V razy T1. Prawda? Skoro kolumna się porusza z prędkością V, to jest droga. Prawda? To jest droga kolumny podczas ruchu oficera w przód. No dobrze, spróbujmy teraz porównać jakoś tutaj to V razy T1 z tymi, napisać jakieś równanie, które wiąże VT1 z tymi prędkościami. No więc tak, w czasie T1, tak, to oficer, w czasie T1 oficer przejdzie drogę, no prędkość ma 3V razy T1. To jest droga oficera. Droga kolumny jest VT1. No ale teraz, skoro oficer ma się przemieścić, prawda, od końca do przodu, to musi w tym czasie przejechać nie tylko tę drogę, co kolumna, ale też więcej o 100 metrów. No, to jest droga kolumny, to jest droga kolumny. Dobrze, czyli to jest związek między VT1 i 100. No zobaczmy, że z tego równania, no wprawdzie nie możemy policzyć V, ani nie możemy policzyć T1, ale nas nie interesuje ani V, ani T1, tylko droga, czyli ten iloczyn VT1. Czyli napiszę jeszcze raz tu 3VT1 równa się VT1 plus 100. Co? Odejmujemy VT1 od obu stron. I w ten sposób mamy, na po lewej stronie mamy 2VT1, po prawej nam zostaje 100, dzielimy przez 2 i otrzymujemy VT1, to jest 50, prawda? 100 przez 2, czyli 50 metrów. Wszystko tu jest, czas jest w sekundach, prędkość w metrach na sekundę, to droga jest w metrach, czyli tyle kolumna wojska przejdzie w czasie ruchu oficera z tyłu kolumny na przód. No dobrze, a teraz jak to będzie, jak oficer zacznie wracać? Może narysujmy go tutaj innym kolorem. Teraz on dojechał do przodu kolumny i zawrócił. I jedzie sobie na koniu z prędkością 3V. Teraz zastanówmy się, jaki jest... Aha, czyli może teraz tak, niech T2, tak, T2 to jest czas przejazdu oficera z przodu na tył. Na tył kolumny. I wobec tego droga kolumny, prawda, to będzie V razy T2. No to nas będzie interesować. No to teraz tak, popatrzmy sobie. Teraz tak. Tył tej kolumny, początkowo żołnierz, ten oficer jest w odległości 100 metrów od tyłu kolumny. Ten tył kolumny wędruje z prędkością V w prawo, a oficer jedzie z prędkością 3V w lewo. No to z jaką prędkością ten oficer zbliża się do końca tej kolumny? Prawda? No z prędkością, która jest sumą tych prędkości. No jeżeli mamy dwa samochody, które jadą naprzeciwko siebie, to ich względna prędkość to jest suma tych dwóch prędkości. Czyli wobec tego, jaki jest ten warunek? Ano 3VT2 plus VT2 równa się 100. No, to jest związek między prędkościami i czasem T2, w którym oficer dotrze do końca kolumny, czyli 4VT2 to jest 100. Dzielimy przez 4 i otrzymujemy tutaj, że VT2 jest 25 znowuż metrów. No i teraz całkowita droga, jaką przejdzie kolumna, no to jest VT1 plus VT2, czyli to jest 50 plus 25, czyli 75 metrów. Wobec tego kolumna żołnierzy przejdzie 75 metrów. No ponownie to zadanie... No, nie pozwala nam obliczyć, prawda, ani prędkości żołnierzy, ani czasu, w jakim ten oficer przejedzie z końca na tył, czy też znaczy z końca na przód lub z przodu na koniec. Tym niemniej pozwala nam to zadanie obliczyć drogę, jaką przejdą żołnierze w tym czasie. Prawda? I to jest droga 75 metrów.